Hej, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie super filmik o takiej lutownicy T12, która jest do poskładania, do zrobienia. Temat będzie naprawdę świetny, ponieważ będzie zawierał chyba wszystkie elementy, które tutaj można wykonać przy tej lutownicy. Chodzi o to, że tak o, mamy tutaj zestaw DI T12. Druga sprawa. Fajna obudowa, wydrukowana dzięki użytkownikowi z YouTube'a. Super sprawa, do niego pójdzie właśnie ta lutownica. Jak widzicie, tutaj będzie front tego. Oczywiście ja sobie to okleję taką imitacją karbonu, także to będzie jeszcze lepiej wyglądało. No ale obudowa jest, super podstawa. No i trzecia rzecz, jaką jest zasilacz. Wykorzystam w tym celu zasilacz z laptopa. Jak najmniejszy, ponieważ żeby zmieścił się do tej obudowy. I zobaczcie, jak sobie przymierzyłem już wstępnie, bo mam całą reklamówkę takich starych zasilaczy sprawnych. Wchodzi praktycznie idealnie. Tutaj będzie miejsce jeszcze na płytkę, którą się włoży. On jeszcze i tak się troszeczkę cofnie po wyjęciu tego gdzieś do takiej pozycji. Tutaj muszę jedynie co zrobić, to w tej obudowie podszlifować tutaj takie dwa miejsca jakby mocowania do śrubek i po zeszlifowaniu on wejdzie, bo on teraz nie wchodzi tak pomiędzy te tutaj trzpienie idealnie, ale mówię, jak zeszlifuję minimalnie, to wejdzie pięknie, będzie wystawał gdzieś mniej więcej coś takiego. Także zobaczcie, ja mam tutaj jeszcze spory zapas, żeby tą płytkę włożyć i złożyć tą obudowę razem z tym zasilaczem. No i on będzie zasilany 220 czy tam 40 voltami, bo takie mamy napięcie teraz w gniazdkach. 230, no nie wiem, różnie to bywa. No i zobaczcie, będzie to wyglądało naprawdę fajnie. Jestem cholernie ciekawy, co jest tutaj w tej zawartości. Oczywiście ja po zdjęciach widzę, ale jak wiecie, nieraz Chińczycy lubią zaskoczyć kupującego. Także to będzie w ogóle pierwsza część. Na razie tylko rozpakuję tą paczuszkę, żeby pokazać wam, co jest w środku tutaj. I jeszcze taka historia w ogóle z odbiorem tej paczki. Pierwsza w życiu paczka z impostu, którą odbierałem. No niesamowita odległość. Drugi koniec Wrocławia, Bielany Wrocławskie. Ja oczywiście Biskupin, także kto jest z Wrocławia, będzie wiedział, o co chodzi. Żeby znaleźć ten paczkomak tam na Bielanach Wrocławskich, to dzisiaj przeszedłem chyba nie wiem, z 5 km, szukałem, zmęczyłem się, przyjechałem do domu, to byłem totalnie wypompowany. Oczywiście Chińczyk wysłał nie wiem jakim cudem na ulicę Czekoladową. Jak zobaczyłem w ogóle, jaki jest adres dostawy tej paczki, to napisałem do niego, że ej, pomyliłeś się, kurczę, no Czekoladowa to całkiem nie mój adres, tak? On mi wysłał screena, że tam, no popatrz się tutaj, są takie dane, jakie podałeś do wysyłki, ja w ogóle kopara mi opadła. Miałem stwór, że, znaczy spór jakiś tam otwierać, ale to i tak chyba mógłbym otworzyć dopiero po jakimś tam czasie. Sobie pomyślałem, dobra, niech przyjdzie, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i okazało się, że faktycznie dostałem wiadomość od impostu, że paczka jest umieszczona w paczkomacie. No i jazda z jednego końca Wrocławia na drugi, żeby odebrać taką malutką paczuszkę. No dobrze, to teraz sobie ją rozpakujmy. I w ogóle taka ciekawostka, tutaj taśma, te nazwy mnie rozwalają. Queco. Queco T12 Tip i coś tam, Iron. Aha, jeszcze nie. Jeszcze przed tym, przed rozpakowaniem tej paczuszki, wejdziemy sobie na stronkę AliExpressa z tym zamówieniem. Zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jesteśmy... Tak, działa? Nie. Oj, miałem pulpit. Dobra, jesteśmy teraz na Firefoxie. Zamówienie tej stacji, coś takiego, cały zestaw z wyświetlaczem, z kolbą, z grotem typu K, czyli ten taki ścięty stożek, znaczy nie stożek, tylko no, ścięty jak nóż, tak, końcówka. Chciałem napisać do Chińczyka, żeby mi wysłał jakąś inną, bo już mam ten typu K,
Ale być może są chyba dwie wersje w ogóle typu K. Jedna jest taka większa, druga mniejsza. Także porównamy sobie też z tym grotem, który kupiłem. Spójrzcie tutaj, tak szybko jeszcze wam pokażę. To jest właśnie grot typu K. Ścięta ta końcóweczka jest taka. Zobaczymy, czy będzie identyczna, czy może mniejsza, większa. Zaraz się okaże, jak będziemy to rozpakowywać. No i słuchajcie, cały zestaw 40 chyba 8 zł, czy jakoś tak. Już przymierzałem się w ogóle generalnie do tego zakupu grube, grube miesiące przed tym, ale niestety jakoś wyszło tak, że dopiero teraz to zamówiłem. Tutaj jeszcze jest w sprzedaży obudowa do tej stacji. Zobaczcie, jak ona wygląda. To jest dosyć fajnie. On-off przełącznik na wyświetlacz, potencjometr, na temperaturę tam cal, tak? Czyli calibrate. No i na podpięcie tej kolby. Także zobaczymy sobie. Aha, jeszcze chyba będę musiał przerobić w ogóle też, mi się zdaje, front. Tutaj mamy tabelkę ze specyfikacją, jaką wydajność ma ta stacja. O, dostałem też informację teraz właśnie od tej osoby, która zrobiła tą obudowę, bo chcę wam powiedzieć, ile ona czasu była drukowana. Jaki filament? Słyszycie chyba zresztą gadu-gadu, także poczekajcie, ja zrobię na chwilę pauzę i lecimy dalej z tematem. Dobra, słuchajcie, mała wtopa, pomyliłem się w ogóle, myślałem, że piszę z inną osobą niż pisałem, także lecimy dalej z tym filmikiem. Jak widzicie, ten zasilacz, który mam tutaj, co będzie, jest 65 W, 19, tam chyba 5 V, 3, coś tam ampera. Także ja będę miał wydajność tej stacji na poziomie 65 W maksymalnie, ale myślę, że jak ona będzie mogła pracować? No na pewno te 50 W osiągnie, tak myślę, spokojnie. No różnica 20 W, no to troszeczkę jest. Mam zasilacz 24 V. Pomyślę też może, żeby zmodyfikować tył obudowy tak, żeby można podpinać inne źródło zasilania. Także kto wie, jakiś przełącznik przełączający pomiędzy budowanym zasilaczem a zewnętrznym? Nawet nie głupi pomysł. Dobra, lećmy sobie dalej tutaj z tym opisem, bo powiem wam, że trzeba będzie zrobić filmik, który opisuje dokładniej, o co mi chodzi. O te parametry stacji. Mamy ich dokładnie 12. P0, P11, czyli daje nam razem 12 trybów ustawień. No i tutaj jest dosyć sporo rzeczy, myślę, wymagających wytłumaczenia. O co chodzi z tymi ustawieniami, co one ustawiają i tak dalej. Na przykład tutaj dane termopary P03 program. Domyślna wartość, no to już na przykład ja na ten czas nie wiem za bardzo, o co chodzi z tą termoparą. I tutaj są troszeczkę bardziej skomplikowane rzeczy do ustawiania. Niektórych chyba myślę, że nawet nie warto ruszać, żeby nic nie uszkodzić. Zobaczymy zresztą, jak ona będzie pracować. Ale chciałbym właśnie wszystkie te funkcje tutaj poznać. Co one robią dokładnie, no bo wiadomo, każdy, kto ma sprzęt, chciałby wiedzieć, jak on pracuje i tak dalej. Dobra, wziąłem chyba z wysiedlaczem niebieskim, czy tam czerwonym. Już nie pamiętam, jaką tą wartość tam wybierałem przy zamówieniu. No i oceny, no 5 gwiazdek, 5 gwiazdek. Także jest spoko. Okej, podlinkuję to do filmiku, do tego tutaj zamówienia, także każdy będzie mógł sobie wejść na tą stronkę i zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy różne wersje. Ja wziąłem tam o za 45 zł chyba, czy jakoś tak. Dwa groty? Nie, blue display, aha. Są z różnymi displayami. No i jeszcze zasilacz jest rekomendowany. 24 V. 24 V, 4,5 A? No to sporo dosyć. A tutaj mamy tabelkę i pokazuje, że ile? 24, 3 A. No dostajemy w zapasie 1,5 A chyba.
Także myślę, że nawet zasilacz o większym amperażu nie zaszkodzi tutaj, podłączając do tej płytki. Dobra, koniec tego opisywania na stronce AliExpressu. Przejdźmy sobie teraz do rozpakowania tej paczuszki. Jeszcze tylko na wstępie chciałbym powiedzieć coś o tej obudowie, jeżeli teraz dostałem tą informację. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, to lećmy z otwarciem tej paczuszki. Chyba powiedziałem już mniej więcej wszystko. Chciałem się dopytać, ile tą obudowę drukowało się. Niestety użytkownik jest zajęty na tą chwilę. No i mówię, tak jak tutaj, z tyłu przeróbka tego zasilacza, żeby miał jakiś przełącznik pomiędzy zasilaniem wewnętrznym i zewnętrznym. No to będzie fajny pomysł. Taki mi teraz. Ups, telefon mi spadł. Dobrze, że nic się nie stało, nic nie pękło, szybka cała. Bo by było masło maślane z tego nagrania. Dobra. Dlaczego mi spadł? Ponieważ mam przymocowanego go na plastelinie i on się dosyć sporo rozgrzewa podczas nagrywania i. O, znowu mi leci? O, ty skurkowańcu, jeszcze kabel go ciągnie od zasilania. I takie to mam tutaj połączenia magiczne, żeby coś tam nagrywać. No ale ten Samsung S6 nawet daje rady w tych nagraniach. Dobra, rozpakujmy sobie teraz tą paczuszkę. Zobaczmy, co tam w środku siedzi. Bo już jest po 22, 22:15 dokładnie. Ja chciałem sobie jeszcze troszeczkę odpocząć. Jutro druga zmiana, także raczej nie będę mógł kręcić się filmików. Dobra. Tutaj coś zahaczyło. Otwieramy sobie paczuszkę. Wszystko zapakowane w taką foliową torebeczkę. No i powiem wam, że wow, będzie zabawa. Będzie zabawa. Składanie tego wszystkiego. Staram się wyciągnąć wszystko po kolei jakoś. No fajnie, fajnie popakowane. Posegregowane mniej więcej. Tutaj mamy wyświetlacz. Od tej stacji. Fajnie się to prezentuje. Zaraz sobie zobaczymy go dokładniej, jakie on ma tam zainstalowane układy. Przewód. Bardzo fajny przewód. No powiem wam, że brakuje mi takich przewodów. Generalnie będę musiał kupić sobie na metry. To jest świetny taki elastyczny przewód, giętki. Nie jest sztywny. Powiem wam, że to naprawdę robi sporą różnicę pomiędzy takimi sztywnymi kablami, jak jest przymocowana jakaś kolba, bo się tym ciężko operuje, a tak to można sobie łatwo wyginać, nie czujecie jakiegoś tam oporu na tej kolbie. Także kabel na plus. Bardzo fajny, mięciutki. Chociaż widziałem, że są jeszcze miększe, także to zależy od wersji chyba użytych tutaj w środku kabelków. A są dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czarny, czerwony, niebieski, zielony i biały. Także pięciożyłówka, kabel. Super sprawa. Tutaj mamy jakiś potencjometr, czujnik chyba odłożenia kolby. To jest. Są dwa. SW 200D. Tak, to są te czujniki, które właśnie mówią nam, że kolba jest odłożona. Ją wtedy przychodzi tam w tryb czuwania i tak dalej. Sama kolba, a tu jeszcze pokażę wam mocowanie do tej kolby, jakie będzie. No fajnie to jest zrobione, naprawdę. Za 50 zł myślę, że spoko opcja, jeżeli ktoś jechał całe życie na tanich stacjach lutowniczych, tam załóżmy tych WEP-ach i tak dalej, to przesiadka na T12 to jest niebo a ziemia. To jest takie porównanie mniej więcej, takie odczucie do tego, co przeżyjecie po przesiadce z dysku HDD na SSD. Słuchajcie, cyna. Fajnie, że Chińczyk daje cynę. Ale my mamy swoją też, także no problem. Tutaj, co to jest w tym pudełeczku? Jakieś takie pudełeczko magiczne.
Debaliu, coś tam. Zaraz sobie to otworzę z ciekawości. Co to może być? Ej. Co to jest? Jakiś topnik? No kurczę, w takim kartonowym pudełeczku zalane, jak nieraz macie takie różne ten elementy, to on mi dał coś takiego. Ja szczerze mówiąc wam nie wiem, co to jest na tą chwilę. Także to jest ciekawostka. Na razie sobie Patekę Grady Rosin. Aha, to jest kalafonia. Słuchajcie. Do ochrony grota jakby, że sobie w nim maczamy grota. No dobre, dobre. Okej. Grot typu K. Jeżeli chodzi o mój grot, to czym się różnią? No, ten jest troszeczkę jakby, powiedzmy, dłuższy. Minimalnie. Widzicie? Ta końcówka u mnie jest troszeczkę krótsza. I ten grot jest naprawdę dobry, mocny jest, jak na swoją końcówkę. No i tu jest typu K, czyli T12 myślnik K. Czyli mamy już chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć grotów do T12, w tym dwa typu K. Okej, przydadzą się. Jak mi się zepsuje ten, to potem użyję sobie tego. Sama płytka tutaj do mocowania tego grotu. Z trytytkami, no ładnie, trytytki, kurde. Okej, tutaj kabelki do połączenia. Jakieś zaciski tutaj, żeby połączyć kabelki. No i tutaj od razu mówię, że przydałaby mi się jakaś zaciskarka do kabli. Myślałem o zakupie, bo powiem wam, że no takie coś się bardzo przydaje przy montażu różnych rzeczy. Jak widzicie, tutaj by mi się przydała już zaciskarka. Niestety nie mam jej, także trzeba będzie sobie zamówić jakąś z AliExpressu. Tylko będę musiał jeszcze popatrzeć, jakie są dobre, żeby nie kupić jakiegoś szajsu przypadkiem. A może kupię gdzieś na miejscu, jeżeli by była dobra cena. No i sama kolba tej lutownicy. Otwórzmy sobie to. No i mamy to co wyróżnia się pod względem kolb. Ja wam coś pokażę. Ja kupiłem sobie, jak niektórzy wiedzą, w Gautroniku kiedyś taką kolbę. Ona mnie kosztowała prawie stówę, bo tam chyba 90 z groszami. Co jest plusem tej kolby? To, że ona nie ma tutaj żadnej nakrętki. Ja praktycznie mogę palcami tego grota wyjąć, jak coś tam nutuje. Jeżeli obniżę temperaturę na minimum, poczekam chwilkę, wyjmuję palcami, zmieniam grot w locie. To jest coś pięknego, naprawdę. To takie kolby tylko i wyłącznie do T12 sprawiają, że czujecie potęgę T12. Jeżeli chodzi o groty typu właśnie jak tutaj są, zobaczcie, jak to będzie jakoś zamontowane w ten sposób, że będziecie mieli tutaj, załóżmy to zrobione, nawet wam chyba jeszcze pokażę, jak to będzie wyglądało. Nie, to od tej strony. Ups, wylatuje mi. Patrzcie, na przykładzie tej końcówki tutaj wam pokażę. Tu jest tak, nakręcacie nakrętkę, która wam, zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. No i słuchajcie, co zrobicie? No nie wymienicie takiego grota w locie, bo żeby go wymienić, będziecie musieli odkręcić to. I dopiero po odkręceniu, chyba jeszcze nawet tego, a może już będziecie mogli wyciągnąć. Nie, nie wyciągniecie. Dobra, to się ściąga jeszcze to. I dopiero grot wyciągacie z tej, żeby zmienić. Także to jest kiepskie rozwiązanie, bardzo kiepskie. Lepiej już kupić końcówkę takiej kolby na coś takiego, że tylko wyciągacie i wkładacie, bo to jest, mówię, to jest no must have przy T12, także trzeba będzie sobie może w przyszłości jakoś
tutaj to zmienić tą kolbę, a teraz tak się zastanawiam przez chwilkę, czy nie, tego bym nie podłączył. Nie, to nie podłączę, bo to jest sterowane i tak wewnętrznym tutaj układem, także tutaj koło 24 V może wejść. Także okej, to zostawiam na razie na boku tą moją myśl taką. No i słuchajcie, mamy cały komplet. Poskładamy sobie go w drugiej części. Dzisiaj tylko chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, co przyszło. A w drugiej części, już mówię, będę bawił się w lutowanie, wkładanie tego wszystkiego do obudowy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy cały wyświetlacz. Jakieś tam informacje na nim są, ciekawe. Quico Mini STCT12 Quico. Tutaj jest potencjometr do kalibracji właśnie tej temperatury, jakoś tam się ustawia. Kondensatorek, encoder, czyli mamy, że wciskamy go i przekręcamy, zmieniamy funkcję. No i teraz z drugiej strony, co my tu mamy? Mamy takie, chyba nie wiem, jakiś MOSFETik D409 pod spodem BA9U2D. Tutaj mamy jakiś regulator chyba napięcia 8C941. Jakiś tutaj mamy układ, jakby pamięć firmware, coś takiego mi się zdaje. 8 nóżek i tu mamy jakieś dziwne oznaczenie. Może zaraz postaram się wrzucić to pod mikroskop, pokażę Wam to dokładniej. No i całe serce tego, które steruje tą stacją, to jest układ STC, dokładnie 15F24EA. No, wrzucę to pod mikroskop, zobaczymy, co wyjdzie. Tylko uruchomię. Za chwileczkę zobaczycie, jak to wygląda pod mikroskopem. Wymieniłem w kamerce kabel i teraz wszystko działa elegancko. Ustawię sobie Full HD jakość. Exposure and Gain wyłączę, bo to zawsze kaszani obraz. No i dobra, przełączmy się teraz tutaj na SE, żeby Wam pokazać, jak to wygląda pod mikroskopem. Także polecimy sobie najpierw z tym tutaj. Gdzie ja jestem? Na tych pięciu, dobra. Chwilę, dajcie mi moment, ja ściągnę telefon, zrobię lepsze oświetlenie, bo teraz te, co jest, to jest troszeczkę do bani. O, teraz będzie chyba lepiej widać. Jakby ktoś był ciekawy, z jakiej to matrycy leci, to jest kamerka po prostu Microsoftu Livecam Studio Full HD. Też daje rady. Szybsza jest w użyciu, bo wszystko działa pod USB-kiem. D409 BA9U2D. To jeżeli chodzi o ten MOSFETik. Tutaj z boku mamy jakiś taki układ 8C941. Podejrzewam, że to jest jakiś regulator napięcia. Niżej mamy właśnie tą taką magiczną kość, na której pisze. Staram się namierzyć. Może w ten sposób. O, będzie czytelniej. Gdzie ona jest? Jak widzicie, ma oznaczenia 358 EZ120. To może być do przechowywania właśnie tych ustawień wszystkich w tej stacji. No i serce tego wszystkiego, czyli STC. Ustawmy sobie go w ten sposób może, żeby było widać lepiej, co na nim pisze. Pokazuję już Wam dokładnie. 15F24EA pod spodem 35i myślnik SOP28 i 202H10S24.xa. To jest właśnie ten cały układ.
Tu mamy jeszcze obok niego jakieś takie czteropinowe dziureczki, znaczy cztery dziureczki, pod które się pewnie możemy jakoś tam podpiąć. Nie wiem, do czego to dokładnie służy. No i z drugiej strony cały wyświetlacz, ten potencjometr do regulacji tej temperatury. Jakiś tutaj rezystor. Kolory ma takie. Żółty, nie wiem, fioletowy, czerwony i złoty. No tak to wygląda pod mikroskopem. Także chyba to było na tyle na dzisiaj. Więcej już nie będę męczył. 25 minut chciałem się zmieścić właśnie w tej pół godziny. No i jeszcze tylko co mógłbym tutaj. Aha, to mi tutaj brzęczy ta nakrętka. Co bym mógł tutaj jeszcze wam pokazać tak z ciekawości? Wyciągnę tylko ten front obudowy. No i zobaczcie. Mniej więcej to będzie chyba wyglądało tak. Pasuje. Pasuje, ale nie pasuje tutaj. Nie pasują te dwie dziurki, które są do kalibracji tej temperatury. Ale to tutaj sobie wywiercę wiertełkiem, także będzie spoko. Natomiast sam wyświetlacz z enkoderem wchodzą idealnie, można powiedzieć. Tak, super. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście tu będzie zamiast zielonego karbon, także to będzie jeszcze wyglądało lepiej. Także myślę, że drukowanie obudów z jakiegoś tam koloru ma znaczenie, bo wiadomo, lepiej to wszystko się prezentuje. Ale jak mamy jakiś kolor, który załóżmy jest nieciekawy albo nam został, a chcemy go wykorzystać, zawsze możemy okleić sobie obudowę jakimś tam naklejką, nie? Dobra, ja sobie to pochowam. Mówię, w pół godziny się chcę zmieścić, nie chcę przeciągać tego filmiku. To jest tylko pierwsza część. Druga część będzie z montażu. I myślę, że wyjdzie to bardzo fajnie. Fajnie, że jest ten kabel taki elastyczny, to mnie to bardzo cieszy. I to by było na tyle, moi kochani. Jeszcze raz tylko powiem wam. Kupujcie stację T12 z takim uchwytem, gdzie jest wyciągany od razu grot. Bo to jest must have przy T12. To będzie docelowo już tak na stałe, że tu będzie jakiś grot zamontowany, załóżmy do, nie wiem, do precyzyjnego lutowania, taki szpiczasty. Zobaczymy też, jaka ona będzie się sprawowała, jak z mocą będzie wyglądał ten stosunek do tego zasilacza. No i co? I to tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jest to ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o składanie takiej stacji T12. No i myślę, że nie ma tu nic skomplikowanego. Tylko brakuje mi właśnie zaciskarki porządnej. Będę musiał się rozglądnąć za jakąś dobrą zaciskarką z takimi wymiennymi jakby szczękami, gdzie będę mógł sobie pozaciskać takie przewody. Dobra, kończę, nie przeciągam. Chcę go jeszcze wrzucić ten filmik dzisiaj przed 23, także trzymajcie się, pozdrawiam. Miłej nocy, że tak powiem.